Siemaneczko, z tej strony Fikusek, o, to jest odcineczek drugi już z przecieków League of Legends. Generalnie zapraszam do subskrypcji kanału i tak dalej. Generalnie tak, kurwa mać. Generalnie tak, wyciek taki screenshot, w sensie nie wiem czy wyciek, nie wiem czy też można nazwać to wyciekiem tak naprawdę, ponieważ jest to teoretycznie, chyba w sensie, tak jak podają źródła, jest to teoretycznie prawdziwa strona League of Legends, która właśnie pokazuje coś takiego. Czyli teoretycznie postać Renaty, tak jak właśnie pokazywałem to wcześniej tam w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam. Generalnie na Reddicie jeszcze znalazłem takie coś, że jest to niby korona, jest wkrótce przyjdzie dziewczyny, korona przyjdzie wkrótce, nie? I taka postać, ale to jest koncept postaci, to nie jest żadna nowa postać. Nic nie było pisane na żadnych forach ani nic. Tutaj macie nazwę strony, ale to za chwilę do niej przyjdziemy. I tutaj są jeszcze screeny, które właśnie pokazują tą stronę. Właśnie teraz ją pokażę. Generalnie na stronie, tak jak byłem na telefonie, w sensie wiecie, ta strona jest teoretycznie z LoL'a, bo jak byłem na telefonie, to jak klikałem na przykład w coś tam dane z plikami ciasteczek, nie? No to normalnie mi wyskakiwało strona LoL'a Riot, co nie? Więc teoretycznie jest to prawdziwa. Nasze produkty i mamy tutaj takie napisy. Generalnie akcja jest taka, że niby to jest właśnie ta Renata, tak zwana, ale nie wiem, ta strona jest mega dziwna. Jeszcze w sumie nie czytałem, ale mam jakieś urzekające zapachy, limitowana edycja przeznaczona do samoobrony oraz zdobycia technologii ulepszonych kończących się kończyn, która łączy w sobie wyszukane rozwiązania zaprojektowane z najnowszymi konceptami. No bla bla bla, pisze coś, że jest zone, kolekcja dla każdego. Rozwijamy się, aby zaspokoić twoje potrzeby. No spoko, generalnie git, ale co perfumy jakieś mają wspólnego w sumie z LoL'em? No nie wiem. Pisał tam coś o zone, ale czy nowa postać będzie zone? No teoretycznie można powiedzieć, że tak, ponieważ słyszałem właśnie takie koncepty, że ona będzie coś z Zeri miała razem wspólnego, nie? Więc tak, wiecie, Zeri będzie jakaś tam elektryczna, to co? Ona będzie jakaś perfumowa? No nie wiem w sumie, jak to do tego podejść. Wiem, że mam te screenshoty z tą postacią, ale nie jestem pewien, o co tutaj chodzi, co nie? Na początku mierzyliśmy o tym, marzyliśmy, sorry, o tym, aby... Chemtech to jest ten smog, który daje nam nieśmiertelność chyba, nie? Więc co, kolejna postać, która daje tak zwanego Guardian Angela albo coś nieśmiertelnego. Trochę chujowo by było. Pochodzą z zone, więc teoretycznie... W sumie nie wiem, co bym powiedział na ten temat. Nie wiem, czy ta postać będzie z zone, czy w ogóle to jest jej strona, czy co. Nasza założycielka, no to za chwilę zobaczymy. Tutaj generalnie nie ma nic ciekawego, jak chcecie sobie sami przeczytać, no to po prostu zastopujcie albo sami wejdźcie na tę stronę, ale nie gwarantuję, że ta strona jest jakaś, nie wiem, bezpieczna czy coś. Kurde. Wiecie, to co w necie to może być fałszywe. Nasza założycielka pochodząca ze skromnych slumsów. Renata, okej, więc mówimy o niej, czyli założycielka przed śmiercią. Okej, jest to jakaś alchemiczka. W Quill Tower też coś tutaj odwala. Przez ostatnie 30 lat jej wizjonerska. Okej, jest tutaj coś napisane z hembaronami. Nie wiem, czy można powiedzieć, że barony będą jakieś nowe, czy coś. Nie, to by było w sumie ciekawe, bo ta hemstechowa dusza i w ogóle ten cały stok smog został jakby ukryty, zniknięty i tak dalej. Byłby za OP, nie? Ale jak widzę, to tam trochę jeszcze wprowadzić do tej postaci, nie? Spoko, ale nie wiem, już nie czuję tego. Renata będzie supportem, nie wiem, czy jakimś tankownym supportem. Fajnie by było, jakby była tam tankownym, albo mało HP by miała, ale by na przykład, nie wiem, leczyła. W sumie dużo jest już postaci leczących, więc nie wiem, by dała tą nieśmiertelność, niech już wam będzie, nie? Ale nie wiecie, ja bym wolał jakiegoś tankownego supporta, bo ta Rel, co wyszło, czy jak ona się tam nazywa, to mi się w ogóle nie podoba. No jest to strona główna, czyli to co mieliśmy na starcie, więc to tyle. Generalnie jeżeli chodzi o mnie, no to przemyślenia moje są takie, że postać wychodzi na pewno wkrótce, jeśli to jest naprawdę prawdziwa strona Riotu, ale na to się zapowiada, bo sam zauważyłem jak właśnie w
wchodząc w pliki cookies, to dostawałem informację, że jest ona z Riotu. Więc no, albo to jest dobry bait, albo jakiegoś, wiesz, jakiegoś, nie wiem, zwykłego człowieka albo coś takiego, wiesz, co chodzi. Albo no, to jest po prostu zapowiedź nowej postaci, prawdziwa z Riot, i nie dzielę się tam tymi informacjami, tak wiecie, publicznie, tylko bardziej w formie takiego easter egga, coś takiego. Więc teoretycznie jest to przeciek, ale teoretycznie jest to może prawda. Trudno oceniać. Będę czekał na resztę jakichś nowych zagadek, jakichś tych. Więc jeżeli byście chcieli być na tropie tej postaci, na czasie czy coś takiego, to zasubskrybuj kanał, a ja oczywiście dam znać, jeśli wyjdzie coś nowego. Jakiś nowy easter egg przez ten przeciek czy coś takiego. Więc subuj, lajkuj, komentuj i do następnego.